Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny tytuł. Tym razem coś dla fanów gatunku, który dość często pojawia się na tym kanale. Jeżeli widzę dwa gatunki gier, to po prostu tak wręcz spazmatycznie muszę je po prostu gdzieś pochłonąć, zobaczyć, ogarnąć przynajmniej. Pierwszym gatunkiem jest hack and slash, uwielbiam mordowanie mobów. Drugim moim ulubionym gatunkiem są wszelkiego rodzaju rogale, dungeon crawlery, inne produkcje, gdzie w taki zręcznościowy sposób zmieszany trochę z RPG-iem, z rozwijaniem postaci, z wysokim stopniem trudności, przebijamy się po prostu przez lochy, zbierając ekwipunek oraz rozwijając nasze postacie. Przed wami leciutki miks jednego i drugiego, chociaż z czasem zauważyłem, że niewiele jest tutaj z rogala. Ale trudno. To, co jest niezwykłe, to fakt, że produkcja nazwana Hunger Dungeon, po pierwsze, jest darmowa, po drugie, zdobyła ponad 1200 ocen w ciągu 2 tygodni. Trochę sporo jak na pikselowatego rogala, o którym nikt wcześniej nie słyszał. Chociaż nie jest to do końca rogal. O tym za chwilę. Przygodę rozpocząć możemy od samouczka. Dlaczego gra nosi nazwę Hunger Dungeon, czyli głód? Bo właśnie głód będzie tutaj naszym sporym przeciwnikiem i jest bardzo istotnym elementem całej mechaniki tej gry. Samouczek wskazuje nam, że mamy poziom zdrowia, mamy poziom magii, jaka many, mamy dodatkowe umiejętności, skille, klasy postaci, ataki wyprowadzamy jakby w takim konkretnym kierunku, ale przede wszystkim liczy się głód. To dodatkowy pasek po lewej stronie na dole. Jeżeli jesteśmy w trakcie walki, czy gdzieś tam robiąc planszę, głodni, chodzimy wolniej, powoli tracimy zdrowie. Trochę przeraziłem się na początku, przeglądając listę bohaterów, zauważyłem, że większość jest locked, czyli zablokowana. A nad tymi darmowymi widnieje dodatkowo napis 12 days left. Sorry za mój miks polsko-angielskiego, ale nieważne, 12 dni pozostało. Naprawdę? 12 dni i potem... I potem co? Blokuje mi się bohater? Czy jeżeli przez 12 dni będę non-stop grał na samouczku, czy powiedzmy tymi darmowymi postaciami, to co się stanie? Zablokują mi możliwość gry nimi, czy w ogóle zablokują mi grę? Nie wiem, chyba tak, ale na szczęście niby da się tutaj grać całkowicie za darmo. Model Hunger Dungeons bazuje na takim, powiedzmy, pay to get faster, czyli coś takiego jakby, że płacimy i mamy coś wcześniej. Możemy kupować te postacie, powiedzmy, za 1 euro, czyli są stosunkowo tanie, ale też możemy za darmo je kupić po prostu za walutkę wewnątrzgrową i można kupić pełen pakiet też Hunger Dungeons, by mieć jakby wszystkich bohaterów. Oficjalnie ta cena tego pakietu wszystkości to ponad 10 euro. Nieoficjalnie na G2 były też oferty od niecałych 7-8 euro. To w sumie nawet taniej niż gdybyśmy mieli chyba osobno wszystkich bohaterów kupić ręcznie. Przechodząc jakby do pełnej gry po tym samouczku, mamy dwie opcje. Albo rozpoczynamy grę z botami dla treningu, ogarnięcia, o co tutaj tak naprawdę chodzi, bo samouczek, cóż, dosłownie uczy nas chodzić. Albo od razu odpalamy multi, czy tam tryb sieciowy, tam znajdziemy opcję szukania gry jakby free for all, wszyscy na wszystkich, albo też mamy przeglądarkę pokojów. Oczywiście możemy założyć własny pokój, jeżeli gra przypadnie wam do gustu, możecie do swojego lobby, do swojego pokoju zaprosić znajomych. W standardowym trybie spotykamy się z innymi w takiej jakby poczekalni z portalem, znanym z samouczka po środku, taką jakby windą zjeżdżającą do lochów, a po lewej stronie znajdziemy handlarza, u którego możemy kupić potiony, przedmioty albo scrolle do czarów. Na początek mamy nieco golda i naszym zadaniem jest taka, powiedzmy, trochę decyzja, na co to wydać na samym początku. Kiedy już coś kupimy, udajemy się na dół i tutaj na chyba losowo generowanych mapkach w różnych stylach ścieramy się z innymi graczami. Chyba, że gramy na drużynowym deathmatchu albo na wyprawie na smoka. Wówczas zasady są trochę inne i gracze po prostu muszą współpracować ze sobą. Na przykład jeżeli gramy na drużynowym deathmatchu, to powinniśmy chodzić na przykład we dwójkę, może we trójkę i próbować porobić jakiegoś samotnego gracza, czy w jakiś skillowy sposób dograć się tymi swoimi umiejętnościami klas postaci. W Hunger Dungeon ciekawe jest to, że typowej rozpierduchy free for all nie wygrywa ten, co zabija najwięcej. Po części tak, bo mamy jakby najwięcej złotka i w sumie przeszkadzamy przeciwnikom, a po części nie wygrywamy tego w taki prosty sposób. Rozgrywka dzieli się na kilka map, kiedy czas się po prostu skończy na danej mapie, graczom przeliczana jest ilość zdobytego złota. Za nią ponownie mogą dokupić itemy, skille i potionki, więc w sumie im więcej tego złota farmimy, im więcej robimy, tym teoretycznie mamy większe szanse na zwycięstwo. Niestety albo stety, inne przedmioty oraz umiejętności odblokowują się na postaciach wraz z progresem.
czasem i wraz z poziomem. Czyli w teorii bardziej wylewolowany gracz ma nad nami no niewielką przewagę, bo ma do dyspozycji więcej umiejętności, więcej przedmiotów. Fajne jest za to robienie postaci pod konkretne rzeczy. Przykładowo, wykupujemy broń zadającą obrażenia od lodu plus jakieś czary lodowe i to zaczyna razem tam jakoś współpracować. Plus styl gry daną klasą postaci, bo nie każda nadaje się na jakieś konkretne przedmioty. Przykładowo mi spodobał się tutaj duch zabójca, który znika, pojawia się i non stop podjada swoje ofiary, zamrażając je. Jeżeli za to taki duch gdzieś zostanie wyrzucony do lawy czy coś w tym stylu, no to praktycznie od razu ginie. Można też pokombinować z bardziej skillowymi akcjami, jak wyrzucenie właśnie przeciwnika do lawy, albo najpierw nastakowanie sobie mocy za pomocą zabijania takich latających duszków, które robią za swego rodzaju ulepszenia naszej postaci, by potem oczywiście walić solidne obrażenia przeciwnikom. Jakie ta gra ma wady? Przede wszystkim niewielka ilość graczy, chociaż dało się pograć tutaj parę sieciówek, no niestety nie udało mi się dołączyć do porządnego, normalnego, działającego meczu ze smokiem. By móc coś odblokować, nowych bohaterów i tak dalej, trzeba grać PvP albo misje właśnie na smoki wraz z innymi graczami. Bywa to dość trudne, osób online bywało średnio 50-60, według Steama codziennie do gry loguje się blisko 300 osób. Trochę były problemy z pingiem, na serwerach europejskich miałem blisko 200, co spowodowało czasami drobne dropy. Miałem też dziwne uczucie, że balans postaci nie jest zbyt dobry. Może to kwestia doświadczenia w tej grze, może wykupywanie odpowiednich umiejętności, ale niektórymi postaciami grało mi się po prostu wybitnie źle, niezależnie od tego co kupiłem. Trochę muzyka też drażni, jedna i ta sama, zapętrony jeden utwór zdecydowanie boli. Ogólnie spodziewałem się nieco bardziej rozbudowanej treści tej gry, ale mamy ją za darmo i można w niej odblokować postacie grając, więc powiedzmy, że ten niewielki poziom rozbudowania można tutaj wybaczyć kosztem tego, że gra jest darmowa. Trochę wadą jest schematyczność. Przed zagraniem w Hunger Dungeon spodziewałem się właśnie jakiejś gry w kooperacji, za darmo, z jakimiś opcjonalnymi płatnościami, ale która posiada lokacje, takie typowo rogalowe, dungeon crawlerowe lokacje, jednak Hunger Dungeon okazał się być grą praktycznie w 100% PvP na arenach. W sumie nie wiem, czy to zaleta, czy wada. Finalnie bawiłem się całkiem nieźle, spodziewałem się właśnie kooperacyjnego crawlera, dostaliśmy PvP z możliwością odpalenia planszy w kooperacji, jednak wszystko bazuje na przede wszystkim gracz versus gracz. Zabawa jest przyjemna i dość skillowa, by wykorzystać te słabe i mocne strony naszej klasy postaci, dodatkowo ulepszając ją zakupionymi perkami oraz umiejętnościami. Problem w tej grze leży w jej schematyczności. Przede wszystkim, kiedy już znajdziemy jakiś mecz, to farmimy na nową postać. Szkoda, że każda z nich wygląda w sumie dość podobnie, niezbyt mocno się wyróżnia, a tak właśnie być powinno. Rozwijanie każdej postaci powinno być osobno zrobione, a nie oparte o same takie same przedmioty i same takie same umiejętności. Nie licząc paru tych faktycznie klasowych umiejętności, gdzie na przykład duch ma możliwość szybkiego przemieszczania się, a na przykład tank ma coś innego. Jednak skoro gra jest darmowa, a ktoś z was lubi ten gatunek, można zaprosić kolegę albo kilku, odpalić publiczne lobby, ewentualnie poczekać na kogoś i klepać wspólnie. Ja od siebie zostawię tej grze miniaturkę leciutko ponad standardową, czyli gra nie jest ani zła, ani też wybitnie bardzo dobra. Tyle.